Grupa obywateli zebrała się pod pomnikiem Ludziom Solidarności, by uczcić tragiczną śmierć Piotra Szczęsnego. 19 października 54-latek z Niepołomic dokonał samopodpalenia pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w ramach protestu przeciwko władzy PiS. O sobie mówił szary człowiek. Zmarł 10 dni później w szpitalu. Przed śmiercią mężczyzna rozdawał ulotki, w których stawiał polityce PiS 15 zarzutów. Plansze z tymi zarzutami rozłożono pod pomnikiem Ludziom Solidarności, a sam list odczytano na głos. Piotr Szczęsny protestował przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich, przeciwko zniszczeniu w praktyce Trybunału Konstytucyjnego i niezależnych sądów, przeciwko łamaniu przez władze prawa, w szczególności konstytucji, przeciwko sprawowaniu władzy opartej na pospiesznie tworzonych ustawach, przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i niszczeniu przyrody, w szczególności Puszczy Białowieskiej, przeciwko seansom nienawiści i budowaniu religii smoleńskiej, przeciwko obsadzaniu stanowisk swoimi ludźmi, niszczeniu autorytetów, nadmiernej centralizacji państwa, przeciwko stosunkowi władzy wobec kobiet i grup mniejszościowych, a także przeciwko ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej, wykorzystywaniu służb specjalnych do celów prywatnych, nieprzygotowanej reformie oświaty i ignorowaniu potrzeb służby zdrowia. Ja, zwykły szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich. Nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nas kraj, nasz kraj. Zanim całkowicie pozbawi nas wolności. A ja wolność kocham ponad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać samospalenia i mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób. Że społeczeństwo się obudzi. I że nie będziecie czekać, aż wszystko zrobią za was politycy, bo nic nie zrobią. Obudźcie się, jeszcze nie jest za późno. Całość treści listu Piotra Szczęsnego wyemitujemy po Teleobserwatorze na Facebooku i na telewizjaleszno.pl.